10 propagandowych kreskówek. Animacja była zawsze silną bronią i doceniali ją najwięksi przywódcy. Dziś o propagandzie w kreskówkach. Materiał oparty na stronie orwellski.blogspot.com, a towarzyszy mi koleżanka z kanału Drama TV, gdzie Was serdecznie zapraszam. The Führer's Face. Amerykański propagandowy, krótkometrażowy film animowany z udziałem Kaczora Donalda, wyprodukowany przez The Walt Disney Company w 1943 roku. Film otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany za rok 1943. Film ukazuje w krzywym zwierciadle totalitarny kraj nazistowski. W filmie możemy spotkać takie gwiazdy jak Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hirohito, Göring czy Mussolini. Heil Hitler! Intruz. Niemiecki film z 1940 roku, który tym razem parodiuje Disneya. Film ma tendencje militarne, pokazuje klasyczną dla II wojny światowej bitwę, tyle że walczą ze sobą zwierzęta. Głównie jest to historia trzech króliczków i złego lisa. Lis porywa jednego z króliczków, więc pozostałe dwa króliczki postanawiają pokonać złego lisa. Zwracają się do jeża, żołnierza Wehrmachtu i ruszają na wojnę, a wspiera ich eskadra Luftwaffe. Milusio, prawda? Radzieckie kreskówki. Takich było sporo i kilka najciekawszych przykładów przytoczę. Wszystkie pochodzą z 1942 roku. Oczywiście były to kreskówki krótkometrażowe, naprawdę bardzo krótkie i nabijały się głównie z Hitlera. Puszczę Wam te trzy kreskówki i mam nadzieję, że YouTube mi filmu nie zdejmie za prawa autorskie. Zresztą, kto ma się zgłosić po prawa tych filmów? Stalin? Oto pierwsza animacja dla nieznających historii. Hitler był najsilniejszy, jeśli chodzi o państwa osi. I wiele państw, aby uniknąć konfliktu z nim, skakało, jak im zagrał. Narodowi przywódcy byli takimi jego pieskami. Radzieckie kreskówki. Trzeba pamiętać, że Hitler był nazywany drugim Napoleonem i choć dla nas Polaków Napoleon był bohaterem, gdyż walczyliśmy po jego stronie, tak dla wielu ludzi na świecie Napoleon był tyranem i Napoleon próbował zdobyć Rosję, co mu się nie udało. No i Hitler również chciał tego spróbować. Oto jak Rosjanie widzieli dialog Napoleona z Hitlerem. Na marginesie zaznaczam, że film ten był proroczy. Наполеон, ты слышишь меня? Это я, Гитлер. Слышу, Адольф, слышу. Ты знаешь, Наполеон, я хочу завоевать весь мир. Слышал, Адольф, слышал. Я пришел получить твое благословение и твой этот совет. Ох, Адольф, пока не поздно, ложись рядом со мной. Radzieckie kreskówki. No i ostatnia kreskówka z tej serii, gdyż była to trylogia. Pokazuje, jak wygląda wojowanie Hitlera z państwami Europy. Proszę zwrócić uwagę na polski akcent. Na beczkach widnieją nazwy państw, z którymi Hitler walczył, w tym Polska. Buciory faszystów depczą naszą ojczyznę.
Radziecki krótkometrażowy animowany film czarno-biały z 1941 roku w reżyserii Aleksandra Iwanowa i Iwana Iwanowa-Wano z czasów II wojny światowej. Propagandowy film animowany, którego cechuje bojowy i agresywny klimat walki. Film jest czarno-białą ilustracją popularnego marszu patriotycznego i ukazuje nazistów jako wielkich tyranów, którzy niszczą wspaniałą rosyjską ojczyznę. Edukacja dla śmierci. Ponownie wracamy do amerykańskich filmów. Edukacja dla śmierci to animowany, krótkometrażowy film propagandowy wyprodukowany przez Walta Disneya i wydany 15 stycznia 1943 roku. Film przedstawia historię Hansa, chłopca urodzonego i wychowanego w nazistowskich Niemczech, jego indoktrynację w Hitlerjugend i jego ostateczny marsz na wojnę. The Dictators, czarno-biały rysunkowy film z 1942 roku wyprodukowany przez Warner Bros., będący częścią zwariowanych melodii. O ile poprzednie filmy skupiały się na postaci Hitlera, tak ta produkcja uderza w różnych dyktatorów. W kurników wykluwają się z jajek dyktatorzy. Pierwsze kaczątko ma wąsy Hitlera i nazistowski symbol. Jest to kaczka. Gęś mówi z włoskim akcentem, co sugeruje, że jest Mussolinim, zaś kolejna kaczka śpiewa Japanese Sandman, co wskazuje na Hideki Toyo. Kreskówka była emitowana przez Cartoon Network. Papai, bohater amerykańskich kreskówek i animowanych krótkometrażówek o tym samym tytule. Pierwowzorem postaci był prawdopodobnie mieszkający w rodzinnym mieście Segara Polak Frank Figel. W przedwojennej Polsce znany był jako marynarz Kubuś. No i on również trafił do propagandowej animacji. Otóż wrzodem na tyłku Ameryki byli Japończycy. I Amerykanie lubili pokazywać, jak to łatwo pokonują azjatycką armię, co zresztą można zobaczyć na następującej animacji. Bonusowo powiem jeszcze o kaczorze Donaldzie, który również stawił czoła Japończykom. W produkcji Disneya są oni pokazani jako głupi, tchórzliwi ludzie, którzy atakują amerykańskich żołnierzy z ukrycia. Jedenasta godzina. Animowany film produkcji DC Comics z Supermanem w roli głównej. Tak, jest w produkcji z 1942 roku sam Superman stawia czoła złym Japończykom i prowadzi z nimi wojnę. Nie ma tutaj już zbytnio dużo humoru, ale warto wiedzieć, że Superman miał w swojej długiej historii epizod, w którym walczył z armią japońską. Radzieckie kreskówki. Trzeba pamiętać, że Hitler był nazywany... Kurwa. Też. Radzieckie kreskówki. Trzeba pamiętać, że Hitler był nazywany drugim neo... Kurwa. Zaś kolejna kaczka śpiewa... Japanese Sandman, co wskazuje na... Kurwa, jak się go czyta? Hideki Toyo? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek i koniecznie zajrzyjcie na kanały Światowa Historia oraz Drama TV. Trzymajcie się. Cześć. And the brave, handsome knight, you know who he is. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! And now... We'll be right back.
Thank you.